Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Beata Cwanińska w programie Fortuna Wiedzy. Kochani, no więc co, zaczynamy wygrywać fortunę, tak? Bo mam nadzieję, że tak duże pieniądze będę miała okazję dzisiaj Wam rozdać. Pierwsza zagadka dość prosta. Imię na M, które wszyscy znacie, ukryło się w mojej kopercie. Kto pierwszy, ten lepszy, kochani. Wyszukacie w swojej pamięci imienia na M, a ja szybciutko przypominam Wam zasady. Aby wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu zostaną rozegrane zagadki interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię. Aby trafić na otwartą linię, musisz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. No i jeżeli twój telefon trafi na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a jeżeli po połączeniu na żywo ze studiem udzielisz mi prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Zasady i regulamin na 378 stronie Gazety Telewizji Polsat. Kochani, zasady za nami, przed nami imię na M. Jakie to imię? Proste, proste i znane Wam wszystkim imię. Zapraszam więc, Stuwa czeka. Dwie drogi do mojego studia. Gwiazdka 7304 to droga dla telefonów komórkowych, a 0704-304-304 to droga dla telefonów starych. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich serdecznie w programie Fortuna Wiedzy. Początek tygodnia. No, ja oczywiście mam dla Was całe mnóstwo pieniędzy do rozdania. Od czego zaczynamy? No właśnie. Zaczynamy od 100 zł i od zagadki, która właśnie pojawiła się na ekranie. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w programie Fortuna Wiedzy. No i oczywiście jak co dzień zapraszam do wspólnej zabawy. Pierwsza zagadka już za moment z nami na ekranie, więc mam nadzieję, że jesteście gotowi do wygrywania pieniędzy. No i do dobrej zabawy. Grywa 4000 zł. Walczył Pan do końca. Gratuluję serdecznie. Opłaciło się. A ja się z Wami oczywiście żegnam. Życzę wszystkim bardzo miłego dnia i serdecznie. Serdecznie Beata Cwanińska w programie Fortuna Wiedzy. Kochani, zaczynamy wygrywać fortunę od samego rana i od samego poniedziałku. Po walentynkach, kto tam już nie śpi, to zapraszam do wspólnej zabawy. Moi drodzy, pierwsza zagadka już pojawiła się. Zagadka, której dawno nie było, o ile w ogóle wcześniej była. A co należy zrobić? A należy policzyć, ile razy można przeczytać słowo tata. Kto odpowie mi na to pytanie, dostaje 300 zł, a ja szybciutko przypominam zasady. Aby wziąć udział w programie, musisz mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu zostaną rozegrane zagadki interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię. Aby trafić na otwartą linię, musisz jak najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie, a szczegóły znajdziesz w regulaminie. No i jeżeli twój telefon trafi na otwartą linię, zostajesz automatycznie na żywo połączony z moim studiem, a jeżeli po połączeniu na żywo ze studiem udzielisz mi prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. Zasady i regulamin na 378 stronie Gazety Telewizji Polsat. Kochani, zasady za nami. Ile razy...